Zapraszamy Państwa teraz w kolejną podróż. Byliśmy już w Lublinie, byliśmy w Trójmorzu. No to i lecimy teraz do Radzenia Podlaskiego, bo tam odbywają się wspaniałe spotkania z podróżnikami. Jednym z nich był wczoraj Jędrzej Majga. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Organizator festiwalu spotkania z podróżnikami Robert Mazurek, Radzyński Ośrodek Kultury. Dzień dobry. Ja tylko się upewnię na początek. W Radzeniu w stanie naturalnym cynamon nie rośnie. Nie, okay. Chociaż po wczorajszym spotkaniu mógłbym zaryzykować, że za jakieś 5-6 lat może będziemy mogli ścinać korę cynamonową. Kto wie? Staniemy się za głębiem, czemu nie? Słuchajcie, drodzy Państwo, mówimy o cynamonie nieprzypadkowo. Ja przyznaję, nie wiedziałam, co to jest. I to jest cynamon. Tak, nasz gość takie dary ze sobą przywozi. Różne gatunki cynamonu, bo z reguły kupujemy cynamon mielony. Zacznie się niedługo sezon wspaniałych jabłek, więc wszelkiego rodzaju szarlotki. I później będą święta Bożego Narodzenia i znowu cynamon się będzie pojawiał jako dekoracja. Więc właściwie cynamon do owsianki, więc cały rok. I jak to jest z tym cynamonem? My zazwyczaj, jeśli kupujemy cynamon, no to kupujemy cynamon, jeśli już go kupujemy nie mielony, tylko w lasce, no to jest taki tradycyjna laska cynamonu, jaką możemy sobie kupić, ale cynamon to zupełnie inna historia. Zobaczcie, to jest cynamon, jak weźmiecie do ręki. To jest cynamon? To jest cynamon chiński. No wszystko, cynamon zawsze jest korą. Spróbuj, ale jest to cynamon chiński, nazywany kasją. Jak sięgniemy na przykład do Starego Testamentu, to poczytamy właśnie o tym gatunku cynamonu. Ale jeśli on ma coś takiego związanego z takim... Z cynamonem. nie, ale słynna przyprawa pięciu smaków. Jeden z głównych obok na przykład anyżu. Jeden z głównych składników jest oczywiście cynamon i będzie to ten cynamon. Jeśli byśmy chcieli wybrać inny gatunek, to jest cynamon, który przywiozłem rok temu z Wietnamu. Jest nieco dłuższy, bardziej pofalowany. Ale gdybyśmy chcieli wybrać, to też jest cynamon wietnamski. Ten jest z Wietnamu. Tak, 430. No w tym wypadku rozmiar ma znaczenie. Zdecydowanie. Ale gdybyś miała wybrać tutaj, który cynamon będzie najdroższy? Najdroższy? Mhm. Nie wiem, one wszystkie są takie same. Nie. Król cynamonów. Cynamon cejloński. Zaraz niech dam do ręki, tylko pokażę. Królowej. Ale oczywiście, że tak. Proszę zwrócić uwagę na przekrój jego. Wagowo będzie on najlżejszy. I druga rzecz. On jest wykonany. Natura go stworzyła tak, jakby go Kubanka na swoim udzie ukręciła. Tak. Więc warto zwrócić uwagę na jego fakturę. To jest król cynamonów, cynamon cejloński. Od XVI wieku, kiedy go Portugalczycy do Lizbony sprowadzili, robi furorę i jego cena jest rzeczywiście duża. Ja przyjechałem do Was, no dzisiaj z Radzynia, ale normalnie z Krakowa. W Krakowie mniej więcej 300 zł trzeba zapłacić za kilogram tego cynamonu. Za kilogram. Za kilogram. Natomiast ten cynamon w Wietnamie, gdybyśmy kupili dwie takie laski, czyli równowartość jednego kilograma, to będzie jakieś 8-9 zł. Jędrzej Majka, proszę Państwa, jest podróżnikiem i chyba cynamon to jest jego ulubiona przyprawa. No, każda jest dobra. No, powinniśmy powiedzieć, zacząć od szafranu, który jest najdroższą przyprawą świata. Ten z Hiszpanii, z wyżyny La Manche, jego cena potrafi osiągnąć 10 tysięcy euro za jeden kilogram. Więc naprawdę na przyprawach w ciągu wieków ludzie się bogacili, powstawały wielkie imperia, fortuny. No, nie bez powodu przyprawy wielokrotnie wywoływały wojny. I wokół przypraw kręciło się wczorajsze spotkanie? Tak, wczorajsze spotkanie było bardzo aromatyczne. Odbyło się na Skwerze Podróżników w Radzyniu Podlaskim. Było to wakacyjne spotkanie na leżakach, z piękną prezentacją, z pięknymi opowieściami. Mieliście farta z pogodą. Prawie dwie godziny, tak, mieliśmy farta z pogodą. I tak po tym spotkaniu człowiek wyszedł z taką refleksją, że my na co dzień zapominamy o przyprawach. Przypominamy sobie o nich dopiero, jak się zbliżają święta, bo wtedy święta pachną nam tymi przyprawami, ale wczoraj cały Radzeń pachnął nie tylko cynamonem, ale przyprawami z całego świata. No ale wyobrażam sobie, że radzyńskie spotkania z podróżnikami to nie tylko kulinaria. Nie, to nie tylko kulinaria. Szukamy różnych tematów. Zawsze punktem wyjściowym dla nas jest książka. I szukamy różnych tematów. W momencie, kiedy były, powiedzmy, protesty na Białorusi, robiliśmy spotkanie o Białorusi. Były spotkania i gotowanie, było gotowanie też kulinarne. Były różne spotkania.
przyjechał do nas m.in. Wojciech Cejrowski, Marek Kamiński, który akurat poszedł do Santiago de Compostela, Orek Doba, który akurat przyjechał, przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki, więc naprawdę przez Radzyń przewinęło się już bardzo dużo osób, znanych podróżników i każde spotkanie było wyjątkowe, tak jak to wczorajsze z Jędrzejem, który naprawdę oczarował nas wszystkich. I jeden taki wniosek, który po tym spotkaniu wypłynął, przynajmniej ja, jak zaszedłem do domu, pierwsze co zrobiłem, to poszedłem do kuchni i zobaczyłem, jakie mam przyprawy i je wyrzuciłem. I zobaczyłem, jakie to są podróbki. I to jest coś naprawdę niesamowitego. Jeżeli natomiast Państwo słyszą takie pomrukiwanie w tle, to po prostu guźce cejlońskie, które lubią cynamon, się obudziły na ten zapach, mam wrażenie. W przyprawach tkwi smak zawsze całej potrawy? To one robią robotę? Tak, szczególnie jeśli na przykład nie jemy mięsa, ja bardzo chciałbym tego mięsa nie jeść i jesteśmy na przykład weganami i ta kuchnia jest bardzo prosta, tak? Przenieśmy się na przykład na chwilę do Indii, teraz w tych trudnych czasach covidowych mało podróżujemy, więc przyprawy i kuchnia może nas świetnie przenieść w piękne miejsca. I taka kuchnia indyjska wydawałoby się bardzo prosta, soczewica albo ciecierzyca i naraz wystarczy wrzucić odrobinę kuminu, czyli kminu rzymskiego, odrobinę cynamonu, może anyż gwiazdkowaty i naraz tworzy się poezja, zarówno pod względem smaku, zapachu i koloru. Przenosimy się w zupełnie inny świat. Naprawdę nie musimy kupować polędwicy wołowej za 100 zł za kilogram, a wystarczy kupić garść dobrej soczewicy i doprawić to przyprawami i przeniesiemy się naprawdę w jakieś niebiańskie przestrzenie. Czyli ty, wybierając destynację podróży, kierujesz się nosem i językiem? Staram się, tak. Na przykład moja ostatnia podróż przedcovidowa, czyli styczeń, luty 2020, to była podróż do Wietnamu i pojechałem tam ze względu na pieprz. Ponieważ my wiemy, że król przypraw, najlepszy pieprz pochodzi z Kambodży, pieprz w ogóle pochodzi z Indii, stamtąd też jest bardzo dobry, ale w ostatnich latach największym producentem na cały świat jest właśnie Wietnam. I te plantacje wietnamskie mnie pociągnęły właśnie po to, żeby pojechać na południe, na wyspę Phu Quoc i obejrzeć, jak pieprz rośnie. I to rzeczywiście jest zadziwiające, bo to są tyki wysokości 4 metrów, odległości rzędów 2 metry. I w trzecim roku od posadzenia zbiera się pierwsze plony, pieprz zielony, biały, czarny, czerwony. To jest ten sam gatunek pieprzowca, który zrywamy na różnym etapie dojrzewania. Poddajemy różnej obróbce, no i kupujemy zawsze całe ziarna i mielimy sobie sami w młynku, w moździerzu, bo wtedy mamy smak. Nie kupujemy przypraw mielonych, bo to jest zbrodnia nad kuchnią światową. I o tym wszystkich piszesz w swojej książce? Tak, wybrałem najciekawsze przyprawy, takie, które wielokrotnie zaskakują, a też z takiej mojej niewiedzy zrodziła się ta książka i z ciekawości. Ja parę lat temu przejechałem Madagaskar. Przywiozłem z Madagaskaru wanilię, najlepszą wanilię na świecie i byłem przekonany, wstyd się przyznać, że wanilia pochodzi z Madagaskaru. 2 lata później pojechałem do Meksyku i przygotowując się do tej podróży, doczytałem, że wanilia tak naprawdę pochodzi właśnie z tego kraju, a jej historia jest tak niesamowita, że moglibyśmy 2-godzinny film dokumentalny nakręcić z wieloma wątkami miłosnymi, erotycznymi, zbrodniczymi. Taka jest historia właściwie każdej przyprawy i to wszystko starałem się w tej książce Podróże za smakiem opisać. Oprócz przypraw są także przepisy. Tak, starałem się, no książka o historii przypraw byłaby trochę uboga, gdyby się tam też nie znalazły przepisy, dlatego do każdego rozdziału, do każdej przyprawy dałem mój autorski przepis, podglądnięty gdzieś na ulicach, choćby jak zrobić prawdziwy indyjski dal, czy jak zrobić krem brulee z użyciem wanilii. Są to przepisy bardzo proste, bardzo zdrowe i takie, że jeśli je wykonamy według mojej receptury, a ręczę własną ręką, że na pewno się każdemu udadzą. Nie wierzę. No, może to jest właśnie wyzwanie, żeby dla koleżanki przygotować na następny dyżur krem brulee. Za bardzo ją lubię, żeby ją kraść. Tak. No, poprzeczkę musimy sobie karmić. W życiu wysoko tak. stawiać, myślę. Ale można to zacząć... No, ale można zrobić na przykład indyjski dal. A tam są takie kofty fajne. Bardzo proste do zrobienia. No, widzę, że książka dobrze była przejrzana, oko zawieszone na odpowiedni, więc nie pozostaje nic innego, jak wejść w tę historię przypraw i coś rzeczywiście na talerz zrobić. Tym bardziej dzisiaj, ja przyznam szczerze, że w tych czasach covidowych, jak tęskniłem za podróżowaniem,
to naprawdę zrobienie pizzy czy zrobienie lasagne i już sobie wspominałem te miejsca, gdzie byłem we Włoszech, prawda? No i to więc będzie to jest to wszystko, co musimy robić. Gotujemy, wspominamy, czytamy, przygotowujemy się do podróży, które nastąpią wkrótce. Tak, właśnie chciałam to powiedzieć. Super puenta, super goście. No i przed nami super podróże, więc warto się zainspirować chociażby cynamonem z kuchni.